I mówię szczerze, że nie ma Fiodora. Słuchaj, co mówisz? A nie ma Fiodora, inny człowiek jest. Raz we ciach? A gdzie ten raz we ciach? A o co chodzi tobie, Moniszko? No. To powiedz dla mnie teraz. Zaraz przyjeżdżasz? Tak. To zapraszam. No. Będę u ciebie. No. Siedem stówek. Co? Siedem stówek. Słuchaj, ja nie mam siedem stówek, bo mnie okradziono. Bo mnie okradziono, a jak znajdziesz, to będzie policja. Wiesz o tym? Ja nie wiem, czy to jest prawda, że ciebie okradziono, bo ja słyszałam, że to jest nieprawda. A jest prawda? No jak prawda? Protokół policji, pokaż protokół. A zajedziemy do policji na trójkę? Ale ja nigdy z tobą nie chodzę. A słuchaj, człowieku, jeszcze jest zatrzymanie, wszystko teraz są. Wszystko troje. I mnie nie jeszcze z policją, kobietko, bo wiesz co, jutro leci do ABW pisemko, że będziesz na glebę ułożona. Za mieszkania swoje. Wiesz co? Nie fikcja, nie. Co mówisz? Wiesz co, ty możesz mnie, jak przyjeżdżać ci dam, wiesz co. Bywaj sobie, Moniszko. Dobra, to jak już będziesz targała z bandytami, to ja policję wezmę. Ja już zawiadałem policję, że przyjeżdżasz i chcesz mi mówić. Dobra, na razie. Na razie. Zaraz zadzwonię. Do kogo? Na policję. O kurwa. 5000 widzów, dziękujemy. Krzysiek, a to wszystko fikcja jest, czy nie? Nie. To, co mówisz, to prawda? Prawda. Ja nie mam tych rzeczy. Zobacz, mam zegarek? Nie. A gdzie ty dzwonisz? Na policję. Po co? Halo? Proszę pana, ja chciałbym, żeby radiowóz przyjechał natychmiast na szkolną 17, bo jedna kobieta z Krakowa, Monika taka, chce... Ja już byłem raz pobity i proszę pana, chcę sprowadzić swoich ludzi do mnie i chcę znowu pobić. Bardzo powiedziała, ja mam świadkę naocznie, że powiedziała, że wpada na mieszkanie i nie będzie łypa pobita. Ale panu to powiedziała? Przez telefon. Proszę pana, ja bardzo proszę, żeby radiowóz był. Bo ja już raz byłem pobity. Bardzo proszę, żeby podjechał. No proszę pana, bardzo proszę, ja bardzo proszę, żeby radiowóz przyjechał, bo jak nie, to ja na województwo zadzwonię zaraz. No, dobra, ja dzwonię na województwo. Dziękuję bardzo. Zaraz będzie alarm dla was. Zaraz będzie alarm, bo województwo wie, że ja pobity zostałem. A jak nie, to do Warszawy zadzwonię. Do głównego, dyżurnego. I co, Krzysiek? Na pewno przyjadą. Ale kto, policja czy... Policja. No mi się wydaje, że Monika mówi fikcję. Słyszysz? Co? Mi się wydaje, że Monika mówi fikcję. Że co? Że ona żartowała. Nie, ona nie żartowała, bo cię pan pożyczył od niej pieniądze, ale... O. Halo? No i co ty tam robisz? Siedzę w domu. A co robię? Zupę jem. No ale chciałeś z majorem rozmawiać, nie? Jak chcesz, to daj. No daję. No. No halo. No dzień dobry. A dzień dobry. Raczej dobry wieczór. A co ty chcesz ode mnie powiedzieć? Żeby przyjechał. Do czego? Będzie się wiedzieć do czego. Będzie się wiedzieć, bo i tak na glebę będziesz złożony. Razem z Moniszką.
Razem z Moniką będziesz złożony na glebę. Będziesz złożony przez inną policję. Tak położą ciebie, że aż będzie miło tobie. Wiesz, pierdolony też jest ty. I będziesz od Moniki wypierdolony. Tak. Słuchaj, ale inne policja nie wie. Terrorystyczna. Terrorystyczna. Nie chcesz mnie z policją. Jest policja terrorystyczna. Tak. Tak. I będziesz złożony na glebę jak trzeba, wiesz. O ty pachniuchu ostatnio Meksykanie przyszedł, to mało nie potynkował. Powiedz dla twojej Moniczki. Powiedz, a ci z czego śmierdziało? Z Rika śmierdziało nawet. Do widzenia, nie chcę gadać z tobą. Pocałują ciebie ludzie na ziemi. Jak pierdolą. Jak pierdyką. A terroryści, kurwa, zajmą się to. I Moniką. I przepraszam bardzo, bo muszę iść do toalety. Po ciężkiemu? Po lekkiemu i